W tym materiale zapoznasz się z zakładką Mapa, dostępną w zakładce Kalibracja, Mapa, Skrót klawiszowy w 10 Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, najeżdżając na poszczególne opcje znajdziesz dodatkowe opisy w tzw. dymkach. Zakładka Mapa przedstawia zebrane punkty MAP podczas jazdy na benzynie oraz po przełączeniu systemu na gaz. To okno jest szczególnie przydatne podczas jazdy testowej, gdy prowadzona jest kalibracja systemu gazowego. Pamiętaj: punkty MAP zbierają się dopiero po osiągnięciu temperatury reduktora powyżej 40 stopni i jeśli obroty silnika znajdują się w odpowiednim wybranym zakresie. Jeśli temperatura reduktora jest niższa, na wykresie map pojawia się czerwony komunikat. Na osi poziomej zaznaczone są wartości nadciśnienia map wyrażonego w barach, zaś na osi pionowej wartości odpowiadają czasowi wtrysku lub dawce wyrażonych w milisekundach. W sterownikach wtrysku bezpośredniego pojawiają się dodatkowe mapy. Wówczas pojawi się po prawej stronie oś, która odzwierciedla wartość wysokiego ciśnienia, wyrażonego w voltach. Każda z osi ma swoje oznaczenie, które podpowiada, czego dotyczą poszczególne wartości, a w nawiasie kwadratowym przedstawiona jest jednostka. Pamiętaj, podczas jazdy testowej oznaczenia osi mogą zmieniać swój kolor w zależności od aktualnych warunków lub zdarzenia, które miało miejsce. Na przykład cut-off, zlanie wtryskiwaczy lub minimalny i maksymalny czas wtrysku gazu. Aby dowiedzieć się, co symbolizuje dany kolor, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na którykolwiek z oznaczeń. W trakcie jazdy na mapie będą sukcesywnie pojawiać się kolejne punkty. Gdy wartość procentowa po lewej stronie osiągnie 100%, oznacza to, że została zebrana maksymalna możliwa liczba punktów. Punkty mapy benzynowej rysowane są w kolorze czerwonym, kółka, natomiast gazowej w zielonym, kwadraty. Mapa benzynowa jest mapą wzorcową i podczas kalibracji należy dążyć, aby punkty mapy gazowej możliwie pokrywały się z punktami benzynowymi. Jeżeli mapa gazowa znajduje się nad mapą benzynową, oznacza to, że mieszanka paliwowa jest za uboga. Gdy mapa gazowa jest pod mapą benzynową, to mieszanka jest za bogata. Napisy uboga i bogata w rogach wykresu ułatwia zapamiętanie, kiedy mieszanka jest za uboga lub za bogata. Pamiętaj, w niektórych silnikach dla tych samych podciśnień mogą być różne czasy wtrysku. W takich sytuacjach niezbędne jest uwzględnienie korekt OBD, aby stwierdzić poprawność regulacji. Na wykresie mapy pokazany jest chwilowy punkt pracy systemu, zobrazowany przez punkt w kształcie rombu. Gdy system pracuje na benzynie, kolor rombu jest czerwony, a podczas pracy na gazie – zielony. W sterownikach wtrysku bezpośredniego mogą wyświetlać się dodatkowe punkty pracy systemu w zależności od włączonych innych map. Legenda po lewej stronie umożliwia dowiedzenie się, czego dotyczą znaczniki w poszczególnych kolorach. Podczas trwania weryfikacji ustawień Auto Setup na mapie wyświetlany jest stosowny komunikat. Proces weryfikacji musi być zakończony, aby system zaczął gromadzić punkty mapy gazowej. Po prawej stronie wykresu modelu dostępnych jest kilka opcji i ustawień. W rozwijanym okienku opcje znajdują się następujące ustawienia: Dźwięki dla obrotów. Zaznaczona opcja powoduje aktywację sygnału dźwiękowego z komputera PC, jeśli silnik będzie znajdował się we właściwym, wybranym zakresie obrotów i temperatura reduktora będzie większa niż 40 stopni Celsjusza. Aby dźwięk był emitowany, komputer musi mieć włączony głośnik. Skasuj mapę gazu po zmianie ustawień. Zaznaczenie opcji powoduje automatyczne kasowanie mapy gazu po zmianie modelu korekt liniowych oraz map korekt. Aktywowanie tej funkcji dostępne jest również w zakładce menu opcję Skasuj mapę gazu po zmianie ustawień. Pamiętaj, mapa gazu będzie kasowana nawet w trybie automatycznego zapisu modelu. Legenda pozwala na pokazanie lub ukrycie legendy. Dostępne są następujące opcje: Ukryj legendę. Ukrywa legendę. Legenda kompaktowa wyświetla tylko procent zebranych punktów poszczególnych map. Legenda podstawowa wyświetla procenty zebranych punktów. Jak w legendzie kompaktowej, i dodatkowo wygląd punktów wraz z literami B dla punktów mapy benzynowej oraz G dla punktów mapy gazowej. Pełna legenda. Wyświetla wygląd wszystkich możliwych punktów map wraz z nazwą wejścia wyjścia analogowego, którego punkty mapy dotyczą. Dodatkowo można wyświetlić pełną legendę poprzez najechanie kursorem myszy na legendę kompaktową lub podstawową. Pokaż podstawowe mapy. Pokazuje podstawowe mapy benzyny i gazu. Pokaż mapy wysokiego ciśnienia. Wejście pierwsze. Dostępne tylko w sterowniku wtrysku bezpośredniego. Pokazuje punkty mapy rzeczywistego wysokiego ciśnienia listwy paliwowej zebrane na benzynie i gazie. Pokaż mapy emulacji wysokiego ciśnienia wyjście 1. Dostępne tylko w sterowniku w trysku bezpośredniego. Pokazuje punkty mapy emulowanego wysokiego ciśnienia listwy paliwowej zebrane na benzynie i gazie. Pamiętaj, mapy wejścia 1 i wyjścia 1 na benzynie i gazie powinny się idealnie pokrywać. W sytuacji, gdy włączona jest emulacja ciśnienia wysokiego, mapy na benzynie i gazie mogą się od siebie różnić. Pokaż mapy zaworu pompy wysokiego ciśnienia, wejście 3. Dostępne tylko w sterowniku wtrysku bezpośredniego. Pokazuje punkty mapy obrazujące sterowanie pompą wysokiego ciśnienia. Do poprawnego zbierania tej mapy wymagane jest podłączenie emulatora zaworu pompy EZP. Wczytaj mapy z pliku. Wczytuję same mapy benzynową i gazową wcześniej zapisanego pliku ustawień. Po wybraniu pliku program zapyta, czy zapisać mapy do sterownika. Pamiętaj, wczytanie map z pliku podczas pracy na gazie spowoduje przełączenie systemu na pracę na benzynie. Blokuj benzynę. Zaznaczenie opcji powoduje, że na benzynie nie będą już zbierały się nowe punkty mapy. Ogranicz punkty P-Call. Zaznaczenie tej opcji powoduje ograniczenie liczby zebranych punktów dla danego podciśnienia map. Rotująca mapa. Zaznaczenie opcji powoduje, że punkty mapy zbierają się cyklicznie. Po zapełnieniu mapy nowe punkty zastępują najstarsze. Opcja ta dostępna jest również na bocznym panelu mapy pod opcją Dokładność zbierania. Zbieraj mapy tylko w pętli zamkniętej OBD. Dostępne tylko w sterownikach obsługujących OBD. Zaznaczenie opcji powoduje, że punkty mapy zbierają się tylko w pętli zamkniętej. Do poprawnego działania tej funkcji sterownik musi być podłączony do OBD. W przeciwnym wypadku wyświetlony zostanie czerwony komunikat, brak połączenia z OBD. Dodaj znacznik skrót klawiszowy SpacjA. Dodaję nowy znacznik rejestratora. Kasuj znacznik skrót klawiszowy Alt M usuwa wszystkie znaczniki z programu. Korekta na kolejne wtryski w cyklu. Dostępne tylko w sterowniku wtrysku bezpośredniego. Pokazuje okno korekty na kolejne wtryski. Zakres obrotów. Za pomocą tej opcji należy wybrać zakres obrotów, w których zbierane będą dane podczas testu drogowego. Dokładność zbierania pozwala zmienić algorytm zbierania punktów mapy. Im większa dokładność, tym wolniej mapa jest zbierana i na odwrót. Dokładniejsze zebranie mapy pozwala na bardziej precyzyjną kalibrację. Nad wykresem mapy znajdują się dwa przyciski: kasuj benzynę oraz kasuj gaz. Wciśnięcie któregokolwiek przycisku spowoduje skasowanie wszystkich zebranych punktów odpowiedniej mapy benzynowej lub gazowej. Pod wykresem modelu znajduje się dodatkowe okno, które może przedstawiać widok rejestratora lub model. F9. Po więcej informacji zapraszamy do odcinka o zakładce Model. Boczny panel mapy z jego opcjami, jak i panele w dodatkowym widoku rejestratora modelu można ukryć lub pokazać, klikając przyciski ze strzałkami, które znajdują się pomiędzy wykresami a panelami. Jeśli ten odcinek był dla ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informację o publikacji kolejnej części. W następnym odcinku opowiemy ci o zakładce mapy korekt. Zakładka kalibracja mapy korekt. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.